wyzwanie było duże, ale takie były wymogi chwili. Tych chorych z COVID-em narastało, ta fala narastała bardzo gwałtownie. Potrzebne były takie duże rozwiązanie. Liczba osób zakażonych maleje, jednak nie oznacza to końca pandemii. Obecnie realizowany jest narodowy program szczepień. Już wcześniej część placówek medycznych została przekształcona częściowo lub całkowicie w szpitale jednoimienne. Niektóre lecznice przestały już pełnić funkcję szpitali covidowych, natomiast inne nadal spełniają taką rolę. Mamy drugą z porodówek w Wielkopolsce po szpitalu na Polnej, gdzie rodzą się dzieci mamy zakażonych koronawirusem. Przebieg choroby jest dynamiczny, absolutnie jest to choroba bardzo niebezpieczna. Aktualnie mamy obłożenie na poziomie 60-70%, choć bywało ono wyższe. Natomiast to są fluktuacje zachorowań. Ten szpital w znakomitym stopniu zabezpiecza potrzeby mieszkańców powiatu słupeckiego zakażonych koronawirusem, dlatego że mieszkańcy powiatu słupeckiego często do nas tutaj trafiają i uzyskują pomoc na najwyższym poziomie. Szpital w Słupcy w listopadzie na mocy decyzji wojewody został przekształcony w placówkę jednoimienną. Dyrekcja i kadra medyczna przyznają, że było to duże wyzwanie. Jednak dzięki zaangażowaniu całego personelu udało się stanąć na wysokości zadania i zapewnić pacjentom opiekę na wysokim poziomie. Dzięki zaangażowaniu dyrektora, który jeździł po szpitalach, szukał kadr, jesteśmy w tej chwili bardzo dobrze wyposażeni, że tak powiem. Mamy wszystkie grafiki wypełnione, wszystkie dyżury są wypełnione, także my nie narzekamy na brak ludzi. Zaangażowanie też było bardzo duże. Podam dla przykładu, że kolega z oddziału płucnego, który chciał odejść we wrześniu, chciał zmienić pracę na inną, kiedy się dowiedział właśnie, że ta sytuacja się pogarsza, że tych chorych jest coraz więcej, oddział płucny był wtedy już oddziałem covidowym, powiedział, że zostanie do końca epidemii. Jesteśmy szpitalem covidowym, ale bardzo dobrze sobie radzimy z kadrą pielęgniarską, jak również i z paniami położnymi. W przypadku, kiedy nastąpiłyby na przykład zwolnienia z tytułu, że ktoś zachoruje na właśnie COVID-19, wtedy po prostu występują albo nadgodziny, albo dotrudniamy personel pielęgniarski. Wśród personelu również są opiekunowie, opiekunki medyczne, sanitariusze. Także jeżeli chodzi o zabezpieczenie, jest w naszym szpitalu dobre. Zjeździliśmy całą Wielkopolskę, pobraliśmy kilkanaście tysięcy, może nawet kilkadziesiąt wymazów pacjentów. Jeździliśmy do hospicjów, do domów opieki, do szpitali jednoimiennych, różnych i do osób prywatnych. W tej chwili jestem koordynatorem punktu mobilnego w Słupcy przy szpitalu, gdzie pobieramy wymazy na zlecenie lekarzy rodzinnych. Podmiot leczniczy nie jest jak w działalności gospodarczej tradycyjnej, żeby wygenerować wynik po prostu jak najlepiej. Tu jednak ma być najlepsza być opieka medyczna, a my, dział finansowy, jest po to, żeby zapewnić finansowanie i żeby realizować wszystkie po prostu płatności. W czasie pandemii służby prowadzą skoordynowane działania. Medyków wspierają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i Wojsk Operacyjnych. Ta współpraca układa się bardzo dobrze, że to działanie żołnierzy usprawnia funkcjonowanie szpitala, że dzięki temu wszystkie zespoły ratownicze, które przywożą pacjentów lub ci pacjenci przewożeni są z innych placówek, są bardzo szybko obsługiwani, ci pacjenci szybko trafiają na oddziały. Poza tym zabezpieczamy również szpital w takie, może to są i drobne rzeczy, ale chociażby ten właśnie przekaz dokumentacji i innych rzeczy, które wpływają na to, iż po prostu szpital funkcjonuje lepiej i szybciej. Nie wiadomo, jak długo SPZOS będzie funkcjonował jako placówka jednoimienna. Samorząd powiatu zapowiedział złożenie wniosku do wojewody o stopniowe przywrócenie podstawowej opieki medycznej w słupeckiej lecznicy.